Aleksa, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z Matim na moim kanale. Dzisiaj mam o dziwo dużo koni do pojeżdżenia, także będzie się działo. I w ogóle zdałam przed chwilą ostatni egzamin na studiach i jestem już oficjalnie na czwartym roku fizjoterapii. Jak to się stało? Nie mam pojęcia, jak ja przeszłam te wszystkie lata, ale się udało i zdałam. I pomyślcie, widzowie, że kiedyś przyjdziecie do lekarza, czy do fizjoterapeuty i będzie Ola. I w nagrodę mam dzisiaj trening z Olą Mudry na jej koniu, na Wiechu. Ej, w ogóle Wiechu jest przepiękny, on jest bliski ideału konia, którego bym chciała. Jest kary, teraz trochę wyblakł, ale ogólnie jest kary z białymi odmianami. Co tu robi? Boże, ja nie mogę. No i mam dzisiaj trening na Vegasie. Znaczy on ma na imię Vegas, ale dla znajomych jest Wiechu. I mam jeszcze potem jazdę na Fiji, czyli na drugim koniu. Czemu tu auto samo stoi na drodze do Rio? Dziwny jest ten dzień dzisiaj od samego rana. W ogóle w nocy nie mogłam spać, ale to o tym zaraz. Ola myślała, że jest syrenką. Co? Ona myślała, że jest syrenką, bo budzi się w nocy. O drugiej, Mati, sprawdź, czy jest pełnia. Co? Ja tak powiedziałam? Tak, Mati, sprawdź, czy jest pełnia. Dzisiaj, ja kiedyś i dzisiaj nawet chcę być syreną. To nie pamiętam tego, ale na noc była ciężka. No i mam trening, a ten awokado co tu odwala? Boże. Potem mam jazdę na Fiji, czyli na koniu Olgi z tyły. Olga wyjechała sobie na wakacje czy tam gdzieś. I właśnie razem z misią zajmujemy się Fiji i dzisiaj ja mam na niej jazdę. Także na Fiji jeździłam chyba dwa razy w życiu, trzy coś tam jeździłam. Bardzo energiczna klaczka, przypominająca trochę Dile. Także zobaczymy. Dwa konie jednego dnia, słuchajcie, ja nie pamiętam kiedy na jednym koniu jeździłam. A ja już nam machają w Rio. No jedź, człowieku! Można się zatrzymać. Czekajcie chwilę, bo tu się odwalają maniany. Ej, dobra. Ten dzień jest coraz dziwniejszy, tak jak mówiliśmy. W terenie dzieci spadły z kucyków i kucyki przybiegły do stajni. Także dlatego nas zatrzymywali. Co się jeszcze dzisiaj wydarzy? Zobaczymy. Nie wiem, na czym skończyłam. Na tym, że jeżdżę na Fiji, tak? I jeszcze... A nie, skończyłam na tym, że dawno nie jeździłam na jednym koniu, a dzisiaj dwa konie. I w sumie jeszcze Dila, ale Mati chce wsiąść na Dile, bo na Dili trzeba dzisiaj stępować. Ale w ogóle chcę nagrać osobny odcinek, bo to też dużo osób mnie prosiło. O Q&A all of them. No nie, to też, ale jeszcze taki odcinek. Też, ale inny. O międzykostnym. Jak ja będę leczyć międzykostny Dili, bo jednak jest zerwany, tak jak wam mówiłam w poprzednim filmie. I właśnie dużo osób ma problemy z międzykostnymi. Naprawdę, to jest tak popularna kontuzja. No i właśnie chciałabym nagrać film, co ja robię. Jezu, ja nie wiem. Co mi zalecili. I co się sprawdzi, a co się nie sprawdzi. No i z Dilą trzeba bardzo dużo stępować. Codziennie trzeba stępować nawet kilka razy, bo stęp jest mega, mega ważny. I nawet wynajęłam sobie luzaka, innego niż Mati. Tak, mam luzaka, Karinkę. I ona też właśnie zajmuje się Dilą, żeby jak najwięcej czasu z nią chodzić. I się podzieliliśmy. Ja stępuję rano, ona wieczorem, albo jak ja nie mogę, to ona tylko stępuje. Także Dilka ma full opiekę. I wsiada już dzisiaj na tą Dilę, czy nie? Tak. Mati wsiada, a ja wsiadam wtedy na Fiji, a teraz wsiadam z Olą Mudry. Ale jeszcze czekamy. Nie. No powiedz to. Powiedz to. Nie wiem, gdzie siedzi. Ej, dobra, wiecie co się jeszcze stało? Wczoraj zauważyłam, w sumie przedwczoraj zauważyłam, że Prima od wewnętrznej strony ma gulkę na nodze. No i wczoraj był weterynarz i słuchajcie, Prima poszła w ślady matki i również uderzyła się w międzykostny, ale na razie ma tak dużego krwiaka na tym międzykostnym, że po prostu nie widać, czy jest zerwany, czy naderwany, czy naruszony, czy po prostu... czy coś się z nim stało. Na razie na USG widać ogromnego, rozlanego krwiaka na międzykostnym. Jest od wewnętrznej strony i po prostu, no idealnie tak pasuje, że Prima po prostu biegając, brykając, drugim kopytkiem się tego międzykostnego uderzyła. Jak?
No normalnie. Jak no, się mogła kopnąć przez kolejne? No normalnie. Tak podnoszą. No jak? No przecież nogę o nogę i ten. No normalnie się konie uderzają o ten, o wewnętrzną stronę. Bum, złamałam rękę. No, tak. Głupie. No, także... sprzedać te konie, pieruny i koniec po prostu z nimi. Sakra. Cześć. To jest Wiechu. Ole, powiedzcie nam coś o Wiechu. Wiechu ma 5 lat. Wiechu jest u mnie w treningu. I jako, że wyjeżdżam na weekend, ażeby się poruszał, to mój barajter będzie jeździł. Ja, jakby co. Jest tyle jeźdźców w naszej stajni, nie wybrałaś, Ole. Dobra, ciebie mogę następnym razem. Dobra. Essa. Plan się powiódł. Żeby nie klapnąć kupą. Ja bym nie brała badra. A co wy tu robicie? Nowymi kolegami? Kto to w ogóle jest? Ej, nie patrz tak na nią. Ty, Barkoczyk. No cześć, Lofcia. A Primusia też tam jest? No chodź tutaj. No chodź, powiedz cześć. Kij, co ty masz na oczku? Głupku, zaraz ci to ściągnę. Uwaga, to jest chyba ta rozwalona noga. Tutaj widzicie, jest trochę grubiej. Nie wiem, czy to, jak to na kamerze pokazać. O, widzicie? W tym, gdzie jest takie szare, to jest trochę grubiej. I to jest właśnie rozwalony, podobno międzykostny. Super Prima. Jaka córka, taka matka. Nie, odwrotnie. Mati, mnie też musisz nagrać, bo potem wasi widzowie piszą, że pod Aleksą Carlos taki spokojny, a pode mną to nie. Grzeczny, widzicie? A, szkoda, że nie widzieliście tego, co było 3 minuty temu. Nic nie było. On kłamie. Kciuki do góry, wyprostuj plecy, no kciuki do góry. Trener, cicho bądź, ja trenuję. Ej no, ja trenuję. Nie, 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 to jest mój trening. Z konia nie można trenować. Jak to nie? Łydka. Mati. No, ale trochę łydka, to prawda. O, tak jak teraz, ręka do przodu, żeby on sobie pociągnął na tym środka. Ola, łap się przy tobie. Bo za bardzo tutaj nie jest ręka, żeby włączyć łapie do ciała i właśnie ramieniem przyjdzie. Trenerze, oceniaj. Trener Karol. Który został trenerem. Przy sobie. Tak jakbyś tacę z najdroższym prosecco trzymała. O, o, od razu lepiej. Dobra, to prosecco zadziałało. To jeszcze raz. Tylko i okrągło szyją. Teraz super. Pięknie, dostępa. Pogłaszcz. Dostępa. Jakbyś jechała ujeżdżenie, to zanim byś się zatrzymała, to już na samej literce. Frajerze. Późna ręka, daj mi popracować tu. Super. Jeszcze raz. Do góry. Teraz jest mega fajnie. No, teraz jest
To jest właśnie nowy gatunek koniosła. Koniosioł górski. One mogą wchodzić po... O cholerka. Przywal jej. Kajtek, dawaj. No i Kajtek przegrał. Nie daj się Kajtek jakiejś babie. Ugryź ją w dupę. A to jest chłopak? No. A, to jednak to chłopak. Kajtek, król góry. Ale Kajtek ma mięśnie. To jakiś koń. Nie bój się. Ja się boję. Ja wiem, też nigdy nie widziałam osła na takiej górce. To jest król Kajtek pierwszy. Skacz, skacz, skacz do dziury. Tam wiechu nieustraszony. Bardzo, na boka kału. Nie wciśniesz jej tego konia. No w końcu na jakimś nie mogę pojeździć. Ale nie kupuj, nie słuchaj jej. No miałaś galopować. Dobra. Hej widzowie, szef Mateusz kazał mi podzielić się opinią na temat jazdy Oli. Bardzo było fajnie, wiechu jest super koń, bardzo ładnie, bardzo równo. Widać, że Ola trochę miała przerwę od jazdy, trzeba było jej tutaj ramionka zwracać uwagę. Kciuk do góry, ramiona przy sobie, ale oprócz tego to naprawdę super było. Same plusy. Bardzo lubię jazdy z Olą. Piątka z plusem. Koniki też bardzo fajne. Niestety nie dobrałam dzisiaj dla Oli dobrego czapraka do outfitu. Ale to ja siodłałam tak, że nie wiedziałam, w co będzie ubrana. Sorry. Ola, teraz twoja opinia. Moja opinia jest taka, że wiechu w porównaniu do Dili jest super szczupłej budowy i po prostu ja pierwszy raz nie mam skurczu w stawach biodrowych, jest to, że na Dili muszę siedzieć tak i po prostu wszystko mi to napina, a on jest taki, wiecie, smukły koń sportowy i jest wąziutki i po prostu aż mi dziwnie łydkę się dodaje, bo to jest... Sorry, ja go kopnęłam w dupę. Bo Carlos mi się to zbliża do niego za bardzo, no. To jest... Nie, trzy dile. To jest jeden... Nie. No. Nie, wiecie o co mi. Trzy dile są... Trzy wiechy są potrzebne, żeby to była dila. No, ale bardzo fajny konik. Bardzo ładny w ogóle, bo to wiadomo, maś najważniejsza u mnie. No tak, no. Jeszcze trochę musi masy nabrać i będzie piękny. Tak, i potem jak już w galopie ja złapałam na nim równowagę i on złapał równowagę, to mega mi się galopowało tak płynnie i fajnie to szłam z góry. Patrz, taki piękny, przepiękny jest, ciemny, z odmianką. I skarpetką. Skarpetką. W sumie trzema. No, tak jak mini wersja ciebie. Wiechu, jeszcze taka kwadratowa dupcia, ale już i tak jest lepiej niż jak przyszedł do mnie, więc tak uważam, że idziemy w dobrą stronę, jeżeli chodzi o masę i na budowę, więc fajnie. Już teraz się rozkręciłam, bo mnie Mati tak z zaskoczenia wziął z tą wypowiedzią. Ja chciałam powiedzieć, że okej, wiechu jest naprawdę równy, miły i przyjemny, ale on jest też młodym koniem, więc to nie jest tak, że tam Ola wsiadła na jakiegoś profesora i sobie śmigała, bo on już to wszystko umie, tylko też trzeba mieć odpowiednio miękką rękę i takie wyczucie w jego przypadku, bo on czasem ma takie swoje momenty. Elektryk. Ola mi daje szansę pojeździć na młodych koniach przed zajazdką naszych dwóch księżniczek. Tak, już Carlosek jako 4-latek, teraz na 5-latka sobie wsiadłaś. No, jeszcze tu 6-latka zmontujemy, żeś miała cały przekrój. Dzień dobry! Tu wszystkie inne też się odezwały. Dzień dobry, koniu.
Prymusia! Już drugi raz nie zarży. Nie ma co jej wołać. Dobra, kochani, kolejne konie gotowe. Mati idzie tutaj z Dilusią. Ja idę z Fijiną. Idziemy na halę, bo raz, że na hali jest lepsze podłoże na Dili międzykostny, a dwa, że no Dila na dworze odwala, a Mati chce być bezpieczny. No prawda. Prawda. Nie dałbyś rady z nią na dworze. Idziemy na dwór. No nie idziemy na dwór. Idziemy na halę, Mati. Dla podłoża. Dla podłoża. Boże, ona jest tak gruba. Wiesz, dlatego ja po prostu siodło idealnie na wiechu wyglądało, w sensie tam, gdzie powinno być. A tutaj to siodło wydaje się takie małe na Dili, przez to, że ona ma taki brzuch, że to jest po prostu masakra. Dilunia, masakra. Pobyłaś ciebie. Jesteśmy już na hali, sobie jeździmy. Dila stępuje jak wyścigowiec. Chyba chce szybciej. Dila, chcesz szybciej? Nie możesz. No i my z Fidżulą też się w stępie rozgrzewamy. Zaraz będziemy śmigać. Fidżu chyba dawno nie była na hali, bo po prostu jest tak nabuzowana. No co Fidżi? Hala, straszne rzeczy. I wróbel na hali, może ten wróbel, co? Cię tak stresuje, który tu wleciał. Miluśka też sobie ładnie stępuje. Prawie ładnie. I rehabilituje nóżkę. Masakra. Z tym koniem. Jo, o! Dila, nie możesz kuzować. No nie możesz. Nie, nawet tak nie próbuj cwaniakować Matiemu, bo nie możesz. Nie, Dila po prostu umie wykorzystać każdą okazję, żeby tylko przyspieszyć i coś odwalić, bryknąć, pobiegać sobie, pokusować nawet. Dlatego trzeba ją mega pilnować. Dlatego też teraz tak paterka wychodzi, bo jak najmniej szybkiego ruchu, jak najwięcej stępa. Ile po prostu wlezie, trzeba stępować na niej. Zobaczcie, jakie mamy trio do jazdy. Dołączyła jeszcze Wisia. Dwie kaleki się nawet stępują razem. Razem na padoczku, na kwaterce. Razem wstęp. Co? Jedziesz na Dili, jedziesz czworobok, ale tylko wstępie wszystko. Ej, Mati, weź trochę ten na prawo usiądź, bo ci siodło na lewo poleciało. Bo Dila jest taka okrąglutka, że po prostu to siodło to pływa. Słyszysz? Weź siodło trochę na prawo. Koniki pojeżdżone i teraz chłodzę mocno na myjce. Dila, chodź tu. Miejsce zerwania. Dila tu w tym miejscu ma naderwanie, nie zerwanie, tylko naderwanie tu, o. I właśnie długo pod bieżącą wodą, zimną, musimy chłodzić. Prymusia! No to... Chcecie już do domku iść? Już czekacie przy wyjściu na obiad? Ojejku! Ale najpierw jeszcze szybki trening z Lowką. Tak, Lowka, o tobie mówimy. Ale trening możecie zobaczyć na kanale u Matiego, bo właśnie dzisiaj wszedł odcinek do Matiego z treningu Lowki. Możecie zobaczyć, co z nią teraz ćwiczymy. Szybki trening i potem na obiad, słodziaki moje. Nasze. Już przy bramie. Nie możecie się cieszyć wolnością. I na koniec zajmujemy się naszym ostatnim konikiem. Ostatnim, ale nie najgorszym. I chłodzimy mu nóżkę. Czyli ten międzykostny zimną wodą. Taka dzielna na myjce, a ty co? Boisz się. Nawet wejść.